Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Roma Janka. Zapraszam świątecznie na program dla seniorów Razem Raźniej. Spotykamy się dzisiaj przy kawie, a może w tym przedświątecznym czasie raczej przy kubku gorącego kakao albo też aromatycznej herbaty. Dzisiaj wraz z aktorami seniorami z Nakielskiego Uniwersytetu III wieku chcemy troszeczkę opowiedzieć o świętach, powspominać o przygotowaniach, tradycjach, zwyczajach. Oczywiście wszystko z ogromnym przymrużeniem oka i na wesoło. Między przygotowaniami do świąt, między sprzątaniem, karpiem, a łóżkami z kapustą i grzybami dla nas czas znaleźli. Kto jest dzisiaj z nami? Stefania Trybuszewska, Maria Żołecka, Ryszard Imański, Krystyna Wegner-Kowalska, Stanisław Gretkowski, Basia Makowska, Bogdan Koźma, Ela Budziszak. Myślę, że zbliżają się te najpiękniejsze ze świąt, a więc Bożego Narodzenia. Może warto sobie przypomnieć takie przesłanie, że święta to nie stół i ozdoby, prezenty, ale ludzie z ich uśmiechami, z tym ciepłym spojrzeniem. Ludzie są na święta dla nas najważniejsi, bo tak naprawdę ludzie ludziom do wszystkiego są potrzebni. Chociaż Synek Boży mały jak muszelka, chociaż jeszcze nie wie, po co na świat przyszedł, nad Betlejem dzisiaj moc i radość wielka sączy się nadzieją wigilijną ciszę. Nowonarodzony, prostuj nasze drogi, byśmy nie błądzili myślą, słowem, gestem, a gdy nas dopadną dni zwątpienia, trwogi, Ty nam po swojemu szepnij, przecież jestem. Kiedy mamy myśleć o świętach, to może warto przypomnieć takie jeszcze przesłanie. Matka uczyła mnie, że święta są ważne i nie można ich lekceważyć. Trzeba je obchodzić z tymi, których kochasz, bez względu na to, czy masz na coś ochotę, czy nie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy pozostaną już ci tylko wspomnienia. A w Boże Narodzenie wszystkie drogi prowadzą do domu. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha, to właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo już wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku. Właśnie, ale zanim nastanie ten wieczór, wyjątkowy czas, to czeka nas jeszcze dużo pracy. Choinka, pierniki, świąteczne potrawy, porządki. Na jakim etapie są przygotowania u naszych aktorów? Tak. Przygotowania do świąt. Żona pyta, kochanie, jak ci idzie przygotowywanie tej bożonarodzeniowej gęsi? Wiesz, bardzo ciężko. Już ją oskubałem, ale jeszcze muszę ją zabić. Jeszcze o porządkach przedświątecznych. Mówią co prawda, że Mikołaj czy Gwiazdor to nie sanepid i sprzątać nie trzeba, ale jednak. Podsłucham taką rozmowę, jak rozmawiała pani o swojej córce i mówi, wiesz, córka świetnie wyszła za mąż. Przed świętami to zięć sprząta, robi zakupy, okna myje, nawet obiad ugotuje. Ale wiesz, syn to już w ogóle strasznie trafił. Zołza jedna, każe mu sprzątać, myć okna, nawet obiad ugotować i jeszcze chce, żeby zakupy zrobił. Moi drodzy kochani, słuchacie programu dla seniorów, ale także dla wszystkich tych, którym wesoło w duszach gra. Dzisiaj program przedświąteczny o świętach Bożego Narodzenia z przymrużeniem oka. A wiemy, że te święta mają w sobie ogromną magię, urzekają chyba każdego, bez względu na miejsce zamieszkania na całym świecie. Nie ma chyba nikogo, kto nie znałby tych świąt. Szczególnie w Polsce pielęgnowane są różnego rodzaju bożonarodzeniowe tradycje, czy też rodzinne zwyczaje, na przykład pierwsza gwiazdka, na którą czekamy w wigilijny wieczór i to ona wyznacza nam czas rozpoczęcia wieczerzy, czy też z łagodnością i rozczuleniem składamy sobie życzenia, a delikatne opłaty nieraz rozkruszył najtwardsze serca. Wróżymy sobie z sianka pod obrusem, a dzieci co roku zastanawiają się, czy ich pupile przemówią ludzkim głosem. Wigilię Bożego Narodzenia chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem. No jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą, mówi koń. Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił, mówi chłop. Ja też
mówi pies. To nie są jedyne bożonarodzeniowe tradycje. Wiemy, że Boże Narodzenie to czas takiej nostalgii, ale także budowania nowych wspomnień. I wyobraźmy sobie sytuację, która by nigdy nie powinna mieć miejsca, mianowicie wieczór wigilijny, cała rodzina gotowa przy stole, stół zastawiony, czekamy tylko na pierwszą gwiazdkę, oczywiście przy stole dodatkowe nakrycie, puste miejsce i nagle pukanie do drzwi. Kto tam? Strudzony wędrowiec. Czy jest dla mnie miejsce? No jest. A czy mogę z tego miejsca skorzystać? Nie. Ale dlaczego? No bo tradycyjnie musi pozostać puste. Niewątpliwie ulubioną częścią wieczoru, przede wszystkim dzieci, wieczoru wigilijnego, jest czas rozdawania prezentów. W każdym domu wygląda to troszeczkę inaczej. Niektórzy mają już niespodzianki pod choinką, tam one czekają na nich, a niektórzy muszą się troszkę natrudzić, opowiadając, czy byli grzeczni, czy też mówiąc wierszyki, modlitwy świętemu Mikołajowi, tudzież gwiazdorowi. Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w tłucach woła głośno: modlę się nowy rowerek, modlę się nowe żołnierzyki, modlę się nowy odtwarzacz DVD. Starszy brat pochylił się i szturknął go: dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. Na to chłopiec: wiem, ale moja babcia jest głucha jak pień. Mały Jasiu do mamy: mamusiu, mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę na święta. Nie trzeba, syneczku, jeśli chcesz naprawdę mi sprawić przyjemność, to popraw wreszcie tą twoją jedynkę z matematyki. Mamusiu, cóż, za późno. Kupiłem ci już perfumy. W grudniu Jasiu napisał pocztówkę do Mikołaja. Mikołaju, mam biednych rodziców. Proszę cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego. Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wysłali je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia. Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie. Ciągną sanie, góralskie koniki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz w góry krzyknie, nie wiadomo na co. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Z okopy lecą schy, hej, lecą schy. Zmarznięta ziemia wierzy, hej, ziemia wierzy. Dziewczyna tuli się, hej, tuli się. Z kopyta kuli grwie, hej, kuli grwie. Gwiazdy świecą doma, nisko na dnie. Z kopyta kuli mnie, z kopyta kuli mnie, z kopyta kuli mnie, z kopyta kuli mnie. Pa 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 pa. Błyskawica, hej, porwali te panny prosto od Kmicica. Hej, porwali te panny prosto od Kmicica. Zbójnik od Kmicica, zbójnik szarooki. Hej,
pod spodem smogi. Ej, zwierzchu baranica, a pod spodem smogi. Właśnie dzisiaj dzieci piszą listy i czekają na świętego Mikołaja, który chyba już na dobre przejął obowiązki gwiazdora, aniołka, śnieżynki, czy też samego dzieciątka Jezus. Jak bywało to dawniej w różnych regionach Polski, to oni roznosili, przynosili nam prezenty. A o prezentach mama pyta swojego syna: Jasiu, napisałeś już list do świętego Mikołaja? Na to Jaś odpowiada: tak, mamusiu, napisałem. Kochany święty Mikołaju, proszę o narty, kask oraz grypę za zakończenie przerwy świątecznej. I jeszcze proszę o ubranka dla tych pań gołych, które mój tata zawsze ogląda w komputerze. Kazik pyta rodzica przed Wigilią: tato, a powiedz, skąd pochodzi święty Mikołaj? Jeżeli wywnioskować po prezentach, to chyba przylatuje z Chin. Ja mam życzenie do Mikołaja. W tym roku, jak zwykle, drogi Mikołaju, proszę cię o szczupłą sylwetkę i gruby portfel. I taki w PS-ie tylko dodam, tylko proszę cię, znowu się nie pomyl jak w zeszłym roku. Kochany Mikołajku, dziękuję ci, że zesłałeś mi z niebios siostrzyczkę. To drobiazg dla mnie jako dla Mikołaja. Jam to nie chwaląc się sprawi. Czy macie pojęcie, jaki zawód jest najlepszy? Nie. No najlepszy zawód to zawód Mikołaja. Pracuję raz w roku. Jeden dzień. Wyobraźmy sobie rozmowę Małgosi, która pyta mamę: mamo, czy w tym roku święty Mikołaj przyniesie mi nową lalkę? Ale Małgosiu, przecież lalka, którą miałaś w zeszłym roku, jest prawie nowa. No i co z tego? W zeszłym roku ja też taka byłam prawie nowa, ale pomimo to bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę na Boże Narodzenie. Kupują prezenty dwie panie i jedna mówi: wiesz co, nie wiem, co kupić mężowi na święta. No kup mu sweter. No wiesz, sweter to dostał na imieniny. No to może skarpetki. No skarpetki to tak może za słaby ten prezent. To może jakąś książkę. No wiesz, ale ja nie wiem. Wiesz, kup mu najlepiej leksykon. Leksykon? A czy ja wiem, czy on to będzie nosił? Kochanie, co mi kupiłeś na Mikołaja? Wyjrzy przez okno. Widzisz tego Mercedesa? No co widzę. No to kupiłem ci rajstopy w tym kolorze. Święta za pasem. Machina zakupów ruszyła. Szereg branż handlowych nasze domy odwiedziła. Spożywka. To widać i w lodówce, i na świątecznym stole. Czy wszystkiego nie za dużo? Bo aż w oczy kole. Ryby w różnych postaciach, koreczki, kapusta z grzybami, zupy, pierożki, ciasta. Czego my tutaj nie mamy? I wszystkiego choć po troszku zjeść wypada, bo tak nam staropolska tradycja podpowiada. Dziatwa tradycyjnie branżę zabawkarską promuje, choć nie jedna zabawka nas sporo kosztuje. Pod choinką także jubiler, damska i męska konfekcja, koszule, bluzeczki czy inna odzież. To najnowsza kolekcja. Ja dla was też już mam prezenty wybrane. A ja zapewne jak co roku skarpetki dostanę. Chociaż święta dużo czasu i pieniędzy nas kosztują, lecz choinka, kolędy i więź rodzinna wszystko nam zrekompensują. Niech te rodzinne święta dadzą nam radość i miłość. Od najmłodszego po seniora, bo nie liczy się lat ilość. Z okazji świąt Bożego Narodzenia dla słuchacza każdego od kabaretu Luzik. Wszystkiego najlepszego! Jeszcze trochę czasu do świąt zostało. Może warto przemyśleć zakupione prezenty i jeszcze można je wymienić na coś innego. Ale oczywiście pamiętajmy, że przede wszystkim liczy się gest i pamięć. I wy, kochani, nie zapominajcie o nas. Pragniemy być w te święta razem z wami w waszych domach. Świąteczna audycja Razem Raźniej 26 grudnia tuż po godzinie 15. Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Serdecznie pozdrawia Kabaret Luzik oraz Roma Janka.